Witam bardzo serdecznie, z tej strony Jamek, a przed Wami losowanie dwóch itemów, które wydropiłem z boksu Fernon 3 tygodnie temu. Prosiłem o zostawienie komentarzy pod ostatnim filmem, zebrało się raptem 184 komentarze. Zaraz to wszystko będziemy losować. I tak, żeby... To mi tutaj się... Dobra. Mamy łuczek oraz mamy rózgę. Zaczniemy oczywiście najpierw od rózgi, czyli troszkę gorszego itemu, ale też moim zdaniem spoko. Zaczniemy od rózgi. I tak, przejdźmy do losowania. Tutaj mamy link, który sobie skopiujemy. Załadujemy komentarze. 184 komentarze i rózga trafia do osoby Szymon Abrzut. Jak jeszcze nie wylosowane, to ja chętnie przygarnę. Nick Maklowicz. Gratulacje. Rózga trafia do Ciebie. I teraz od razu losujemy zwycięzcę łuku. No i łuk powędruje do... Uwaga, uwaga. Fado. Miłych, ciepłych wakacji, Jamek. Ja chętnie ten łuczek bym przygarnął, bo hajsik się przyda na eku, ale na 9-0, więc no Nick Jafa wykrzyknik. Dodatkowe info, 79 level. Ok, Jafa 79 level, super. To już troszkę wiemy. Ale proszę, te dwie osoby, jeszcze raz podajcie. Znaczy, Fado nie musi, no to Fado wszystko napisał. Ale pierwszy zwycięzca, czyli zwycięstwa rózgi, napisz nick, level oraz reputację. Próbujcie do mnie pisać. Próbujcie do mnie pisać w grze. Podnik gwiazdka, 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 Jamajka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Lub ja też będę próbował do Was pisać, jeżeli będę miał takie namiary na Was. Także to tyle, jeżeli chodzi o opening. Giveaway. Przejdźmy jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy, która mnie tu zaniepokoiła. Nie wiem, jak to nazwać. Ale patrzę. Patrzę i nie dowierzam. Bo moim oczom okazuje się takie coś, że będzie nowy serwer. No stale wyrusz świat przygód na nowym serwerze z ciekawymi eventami. Myślę sobie, okej, okay, spoko, niedawno była fuzja. W zasadzie 8 miesięcy temu. Śmierdu pierdu. Tutaj przygotuj się na otwarcie nowych serwerów w języku polskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. I na początku myślałem, że to będzie global. I tak myślę, kurde, global będzie, ole, super, ty, przechodzimy. Ale potem patrzę, nowych serwerów w językach, więc będzie po jednym serwerze na każdą z tych społeczności, więc... Lipa, wszyscy zaczynają od zera, to twoja szansa na wspięcie się na szczyt rankingu. Czyli wiadomo, co trzeba zrobić, nie? Turcja i lecimy do przodu. Serwery zostaną otwarte 9.8. 9.8. 9.8. to będzie, co to będzie? Piątek. Piątek. Na powitanie przygotowaliśmy na nowych serwerach ciekawe eventy, ale nic więcej nie zdradzimy. Czyli pewnie kto pierwszy wbije kartę na plus 10. Czyli to takie... Daj nam 100 zł, a my ci damy 5 zł, więc powodzenia. Nie, no tak naprawdę dla mnie to jest absurd, że oni, kurwa, sorry za wyrażenie, ale że zrobili, chcą zrobić nowy serwer po 8 miesięcy po fuzji? Myślę, że większość ludzi ma świadomość, że ten serwer pożyje na początku, będzie spoko, ale przede wszystkim ucierpi na ten Fenix, czyli nasz serwer. Takie jest moje zdanie. Część ludzi ucieknie zobaczyć w ogóle, o co tam chodzi. Część tam zostanie, bo im się spodoba. No i najbardziej na tym Fenix ucierpi i potem społeczeństwo się podzieli. Część będzie grało na tym S2, część będzie grało na S1, a potem na S2 po roku, po półtorej będzie tak mało ludzi, że zrobią znowu fuzję i no z ekonomicznego punktu widzenia to. Entwell, przepraszam, Gameforge, brawo, no to wiadomo, trzeba kupić perły, wróżki, anski, to wszystko, wiadomo, no z dolary i te sprawy, więc kasa musi się zgadzać, ale why?
Może sam sobie tam zagram, ale kurde, no, dziwnie zrobili. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym nowym serwerze, który rusza już w piątek. No nie wiem, może coś nagram z tego nowego serwera, ale nie wiem. Zobaczymy. Nic nie obiecuję, ale napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie na ten temat. No i cóż, do zobaczyska. Trzymajcie się cieplutko. Bajo.